Europosłanka Konfederacji narzeka na Parlament Europejski. Co jej się nie podoba? Ewa Zajączkowska-Hernik to nowa europosłanka Konfederacji. Debiutująca w tej roli polityczka narzekała na Parlament Europejski w rozmowie z Polsat News. Co jej się nie spodobało? Zajączkowska-Hernik określiła Parlament Europejski jako świątynię demoralizacji, skrytykowała też to, że europosłowie muszą przemieszczać się pomiędzy Brukselą i Strasburgiem. Ewa Zajączkowska-Hernik narzeka na Parlament Europejski. Zajączkowska-Hernik powiedziała w Polsat News, że jest zszokowana skalą przedsięwzięć w Parlamencie Europejskim. Jest to swoista świątynia demoralizacji, europosłowie mają tam zapewnione dosłownie wszystko, stwierdziła. Polityczka Konfederacji dodała, że ma wrażenie, że to po to, by nie podnosili głów za wysoko i nie krytykowali tego, co się dzieje. Zajączkowskiej-Hernik nie podoba się też to, że europosłowie przemieszczają się pomiędzy Brukselą i Strasburgiem. Dlaczego to nie może być w jednym miejscu? Dlaczego rzeczy są przewożone autokarami? Przecież to ogromny koszt, nie mówiąc o śladzie węglowym, z którym PETAK walczy, powiedziała. Skrytykowała także głosowania. Na pierwszym głosowaniu w Strasburgu głosowaliśmy nad rezolucją w sprawie pomocy Ukrainie. Część była imienna, część wymagała podniesienia ręki. Nie wiem, na jakiej podstawie przewodnicząca P uznała, że coś przeszło, bo nie zawsze zdążyło się taką rękę podnieść. Wnioskuję, że głosowanie to była formalność, patrząc na większość w parlamencie, stwierdziła. Ile zarabiają europosłowie? Europosłowie mogą liczyć na bardzo dobre wynagrodzenie i dodatki. Podstawowe zarobki europosła wynoszą dzisiaj 10 075 euro brutto, ponad 43 tysiące złotych, na rękę zostaje więc około 7 854 euro, ponad 33 tysiące złotych, miesięcznie. Do tego dochodzi dieta w wysokości 4950 euro miesięcznie, ok, 21 220 zł. Mają oni też inne przywileje, które pozwalają im oszczędzać dużą kasę.